25 września w niedzielę odbędzie się Święto Chleba w Milikowie w gminie Nowogrodziec. To już 21 edycja tej imprezy. Konkurs Święto Chleba związany jest z tradycjami okresu późnego lata i wczesnej jesieni, kiedy do dzisiaj uroczyście obchodzi się święta zbiórki plonów, odbywają się dożynki gminne, wioskowe i to jest taka okazja do integracji społeczności wioskowych wokół tego, co w tradycji należy w naszej kulturze do najdawniejszych zjawisk. Jesteśmy społecznością rolników, którzy od przeszło 4000 lat gospodarują na roli. Już nie nasi dawni praprzodkowie polowali, zbierali płody leśne, ale w pewnym momencie zaczęli wieść osiadły tryb życia i uprawiać zboża. Elementy tradycji pozostały do dziś i właśnie po to, aby ją pielęgnować, organizuje się takie imprezy jak Święto Chleba. To konkurs, w którym rywalizować będą zespoły z wielu miejscowości regionu. Ocenia się nie tylko pieśni, ale także wypieki tradycyjne, które sporządza się, chlebki wypiekane na przykład dla dziadów proszalnych, których obecnie już nie ma, ale w tradycji, w pamięci to przetrwało. Malutkie chlebki posypywane zielem czarnuszki. Poza tym chleby weselne, chleby dożynkowe. To oceniamy, ponieważ ma to swoją mniej lub bardziej tradycyjną postać, formę, również smak. Zboże w żurni złoty łan, pachnie świetnym chlebem, trudno na wypadku dla wszystkich potrzebie. Święty chleb, święty chleb, praca w dzień wdzięczna. Święto Chleba rozpocznie się mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu. Od 13:30 wszystko odbywać się będzie na placu przy świetlicy wiejskiej w Milikowie. W programie tegorocznej edycji Święta Chleba pokaz filmu etnograficznego o Góralskim Teatrze Pieśni Dunawiec ze Zbolutowa w reżyserii Ignacego Dumina. Następnie prezentacje już konkursowe i występy zespołów ludowych z terenu Dolnego Śląska. Natomiast o godzinie 18 zapraszamy na koncert Góralskiej Kapeli Baciary. Będzie pyszne regionalne jedzenie, świeżo wypieczone bochny chleba, wspólna zabawa i biesiadowanie. W programie także prelekcja antropologa kultury Henryka Dumina. Zapraszamy, przyjedźcie Państwo, zobaczcie, jak to wszystko wygląda dzisiaj, a będzie się czym zachwycić. Serdecznie zapraszam 25 września do Milikowa na 21. edycję Święta Chleba.